Cześć, dzień dobry. Standardowo witam się z Wami z lasu. Mój dzisiejszy film będzie dotyczył leśnych stref spa, czyli Babrzysk. Ostatnio pytałam Was na moich mediach społecznościowych o to, czy chcielibyście, żeby takie nagranie pojawiło się na moim kanale. Wyraziliście chęć, tak więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym jest Babrzysko. Określa się je jako taką dziką strefę spa. Jest to wilgotne, grząskie miejsce. Może to być zwykła leśna kałuża, albo zagłębienie w strumieniu, czy po prostu jakieś błotniste miejsce. Do Babrzysk zwierzęta udają się w bardzo różnych celach, ale o tym już za chwilkę. A teraz pokażę Wam, po czym poznać, że mamy do czynienia właśnie z Babrzyskiem. Przed Wami typowe Babrzysko. Pierwsze, co rzuca się tutaj w oczy, to oczywiście błoto, a gdy przyjrzymy mu się bliżej, dostrzeżemy mnóstwo tropów zwierząt, po których poznamy, jakie gatunki korzystały z jego walorów. W tym przypadku były to jelenie, które zobaczycie na kolejnych nagraniach, a teraz chodźmy dalej! W pobliżu Babrzysk często można trafić na takie oto ślady. Zwierzęta, które wyjdą z kąpieli błotnej, udają się pod drzewa, drapią się, wycierają i zostawiają nadmiar błota na drzewach. Nazywamy to malowaniem. A ta warstwa błota, która zaschnie im na sierści, stanowi taką barierę ochronną na przykład przed owadami. W przypadku dzików, odyńców, które mają huczkę, czyli okres godowy, w czasie walk mogą one zostać zranione, ale dzięki temu, że wycierają się o drzewa iglaste, żywica razem z błotem stanowi taki pancerz i daje im to plus 10 punktów do ochrony. Zarówno wysokość malowania, jak i pozostawiona sierść pomoże nam w określeniu gatunku, jaki wycierał się o drzewo. Ta sosna i ta obok mają ślady malowania dość nisko. Poza tym znalazłam tutaj również dzicze włosy, więc autor tego dzieła nie jest nieznany, bo był to dzik. Ze względu na to, że drzewa wokół Babrzysk są uszkadzane, często ulegają one deformacjom, tak jak na przykład to drzewo za mną. A to kolejne zniekształcone drzewo. Jest ono łukowato wygięte i widać na nim ślady malowania. Poza tym jest tutaj też zdarta kora i sierść. Gdy nagrywam dla Was ten film, mamy wrzesień, a sezon na grzyby w pełni. Proszę bardzo, oto eksponat numer 1.
Tuż obok znalazłam kolejnego grzyba, jednak ten nie jest już w tak dobrej formie jak poprzedni. Prawdopodobnie dawno nikt tędy nie szedł, bo inaczej już by ich tutaj nie było. Wygląda na to, że to nie koniec, bo pod igliwiem i gałązkami ukrywa się jeszcze jeden najmłodszy. Spójrzmy na dół. Mimo tego, że jest bardzo sucho, w tym zagłębieniu utrzymuje się jeszcze tafla wody. Zwierzęta chętnie wybierają tego typu miejsca ze względu na to, że mogą się tutaj ochłodzić. Tak więc przychodzą, tarzają się, taplają i po prostu odpoczywają. Poza tym babrzyska pełnią funkcję wodopojów, a także miejsc spotkań. To tyle na dziś. Koniecznie dajcie mi znać, czy film Wam się podobał i czy chcielibyście częściej widzieć tego typu nagrania na moim kanale. Oczywiście, jeżeli jakiś temat przyrodniczy szczególnie Was intryguje, śmiało piszcie, a ja postaram się go tutaj poruszyć. Poza tym zapraszam na moje media społecznościowe, na których znajdziecie quizy przyrodnicze, a także mnóstwo ciekawostek przyrodniczych i podróżniczych. Na razie!